W tym filmie zajmiemy się szacowaniem wartości pierwiastka kwadratowego z danej liczby. No powiedzmy, że mam liczbę 32 i chcę oszacować, ile mniej więcej będzie równy pierwiastek z tej liczby. No i mniej więcej, no to tutaj oznacza, że chcę wiedzieć pomiędzy jakimi dwiema kolejnymi liczbami całkowitymi znajduje się ta wartość. Czyli jaka tutaj jest najbliższa liczba całkowita, która szacuje to z góry? I jaka jest najbliższa liczba całkowita, która szacuje to z dołu? No to jak to zrobić? No, zastanówmy się. Nad tą liczbą 32. Jak podniesiemy pierwiastek z 32 do kwadratu, to dostaniemy 32. I teraz pomiędzy jakimi dwiema liczbami, które są kwadratami liczb całkowitych, znajduje się 32. Czasami taką liczbę, która jest kwadratem liczby całkowitej, nazywa się liczbą kwadratową, czyli pomiędzy jakimi liczbami kwadratowymi znajduje się 32. No więc tak, wiemy, że 5 do kwadratu to jest 25, a 6 do kwadratu to jest 36, czyli 32 znajduje się dokładnie pomiędzy 25, a 25 to jest to samo co 5 do kwadratu, a 36. A 36 to jest 6 do kwadratu. No więc z tego wynika, że pierwiastek z 32 będzie pomiędzy 5 i 6. Z góry się szacuje przez 6, a z dołu się szacuje przez 5. No i znalazłem takie dwie liczby, pomiędzy którymi, liczby całkowite, pomiędzy którymi znajduje się wartość pierwiastka z 32. No i to co tutaj się stało, to mam taki ciąg nierówności, takie dwie nierówności i tutaj podnoszę wszystkie te liczby, które są tutaj porównane do kwadratu. 5 do kwadratu to jest 25, pierwiastek z 32 do kwadratu to jest 32, a 6 do kwadratu to jest 36. No i dostaję równoważny ciąg nierówności, ponieważ to są liczby dodatnie i tak są uporządkowane, no to to jest równoważne uporządkowaniu ich kwadratów. No i widzimy, że w ten sposób znaleźliśmy to oszacowanie, czyli wiemy, że pierwiastek z 32 to jest 5, przecinek, jakieś tam ułamki, jakieś rozwinięcie dziesiętne. Nawet bez użycia kalkulatora przynajmniej tyle wiemy, że, to, że ta liczba jest pomiędzy 5 i 6. Dobrze, to zróbmy jakiś inny przykład, żeby to sobie przećwiczyć. Powiedzmy, że mam liczbę 55 i chcę wiedzieć, ile to jest pierwiastek z 55. To znaczy, jak oszacować pierwiastek z 55? No to znowu wezmę 55 i teraz poszukam takich liczb kwadratowych, czyli takich liczb, które są kwadratami liczby całkowitej pomiędzy którymi znajduje się 55. No to tak. 7 do kwadratu to jest 49, a 8 do kwadratu to jest 64. Czyli to jest pomiędzy 49, czyli 7 do kwadratu, a 64, czyli 8 do kwadratu. Więc to oznacza, że pierwiastek z 55 z góry szacuje się przez 8, a z dołu szacuje się przez 7. Dokładnie tak samo jak w poprzednim przykładzie. Czyli wiemy, że pierwiastek z 55 to jest 7, jakieś rozwinięcie dziesiętne. 7 z jakimś małym hakiem. Ale na pewno mniej niż 8. No to na zakończenie, jeszcze trzeci przykład. Weźmy sobie liczbę 123. I chcemy oszacować pomiędzy jakimi kolejnymi. Liczbami całkowitymi znajduje się pierwiastek z tej liczby. No to znowu muszę oszacować 123 przez liczby kwadratowe z góry i z dołu. No dobrze, to już jest duża liczba. Ile to jest 10 do kwadratu? 10 do kwadratu to jest 100. Ile to jest 11 do kwadratu? To jest 121, czyli ciągle mniej. A 12 do kwadratu to jest 144. No to już wiem pomiędzy jakimi kwadratami to się znajduje. To się znajduje pomiędzy. 11 do kwadratu, czyli 121, tak to jest, to jest 11 do kwadratu, czyli pierwiastek będzie się szacował z dołu przez 11. No, a z góry to się szacuje przez 144, a 144 to jest to samo co 12 do kwadratu, czyli pierwiastek ze 123 się z góry oszacuje przez 12. No i widzimy, że 123 to jest dużo bliżej 121 niż 144, czyli pierwiastek ze 123 to będzie 11 z jakimś bardzo małym hakiem. 11,1 na przykład, no nie wiem, trzeba by było na kalkulatorze dokładnie to obliczyć, no ale widzimy, że będzie to liczba troszkę większa niż 11 i na pewno mniejsza niż 12. Nawet widać, że to jest taka metoda, która pozwala oszacować bardzo zgrubnie wartość pierwiastka kwadratowego z danej liczby.